klasyczne. I rozpoczynamy. Marcin Markowski takim zawodnikiem jest, który niewiele mówi, a wiele robi. Także tutaj bardzo cichy zawodnik. Zobaczymy, jak przemówią jego pięści. No, jak na razie przemówiły pięści Murana, który trafił takim lewym cepem w ucho Mielonidasa. Nie uderzaj, czekaj. Mocny low kick, ale dobrze wyblokowany przez Mielonidasa. Na razie Mielonidas cierpliwie czeka na swoje okazje. Nie rusza szarżą do przodu. Wie, że ma więcej siły. Na pewno ma więcej siły niż Muran. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No, ale też dużo, dużo aktywniejszy jest Mateusz Murański w tej walce niż na początku walki z Norbertem Janeckim, czyli warszawskim dresikiem. No, prawdopodobnie plan jest taki, żeby postawić wszystko na jedną kartę, bo nie wiadomo, ile ta walka może potrwać, a tym bardziej nie wiadomo, na ile sił pozostało Muranowi, aby stoczyć walkę na jakimś wysokim poziomie. A trafił! Znokautował! Mateusz Murański, to był bardzo ciężki knockout. Bardzo, to był zdecydowanie knockout tego wieczoru. Zdecydowanie knockout tego wieczoru. Ależ to zrobił Muran! Nikt nie spodziewał się, że on w ogóle będzie w stanie wyjść do tego pojedynku. A co dopiero w taki sposób go zakończyć?